Cześć, z tej strony Maciek, czterokółka SLSA i szybki przegląd tego, co przyjechało. Czyli Audi A4 2013 rok 2.0 TFSI oraz Dodge Charger 2011 rok, czyli pierwszy rocznik po liftingu. 3.6 benzyna oczywiście. Zaczniemy od Audi. Strasznie chłop tutaj mamy, ponieważ znajdujemy się blisko drogi. Audi A4 2013 rok 2.0 TFSI, czyli 211 koni, napęd bez quattro, czyli napęd tylko naprzód. Audi z Teksasu przyjechało, co rzadko się zdarza. Audi bardzo czyste i zadbane w środku, szkoda. Prawy przód, jak widzimy, czyli tak, maska do wymiany, zderzaka w ogóle nie ma, czyli kompletny zderzak, błotnika nie ma, nie mamy także lusterka, nie mamy także klamki oraz listwy zgarniającej. To wszystko zostało zdemontowane przez ubezpieczalnię w celu wyceny. Nie mamy reflektora. I co ciekawe, filtra paliwa też nie mamy, ale za to mamy ucięty pas przedni, czyli też wymaga wymiany. Przy okazji możemy zobaczyć, jak będą pod silnikiem. Poza szkodą, Audi w bardzo fajnym stanie technicznym. Tego, co zrobić, szybko weryfikację na podnośniku. Ładne świeże opony, świeże hamulce. Jak już jesteśmy z tyłu, zobaczymy bagażnik. Czysto, w miarę. Koło zapasowe jest. Ktoś wyciągał, trzeba będzie to przełożyć. Tylny rząd siedzeń. Skóra ładna, zadbana. Czysto w środku. Dekielki od Alufelg. Ogólnie bardzo pozytywne wrażenie. Usiądziemy do przodu. Zobaczymy, co tu się dzieje. Co ciekawe, został zdemontowany też boczek drzwiowy. Też go nie ma niestety. Mamy książki serwisowe. Kabel do iPhone'a. Serwetki amerykańskie. Mamy także, o, komplet oryginalnych antykradzieżówek, jeśli chodzi o śruby, dokumenty,
Przednie fotele też bardzo zadbane. Mamy szyberdach. Audio wyposażenie premium. Przebieg zaraz sprawdzimy, bo nie pamiętam, jak odnajdę klucze. Audi i Dodge, czyli Audi. Odpalimy silnik. Miliony kontrolek oczywiście. Błędy to jest standard. W samochodzie pokolizyjnym trzeba będzie podpiąć. Zapachów mamy dość sporo, dlatego jest czysto i pachnąco. Mamy 65 tysięcy mil przebiegu, czyli nieco ponad 100 tysięcy kilometrów. Silnik pracuje równo, ładnie, bez niepokojących objawów. Audi jeździ do przodu, do tyłu. Także nie ma nic, co by mogło zaniepokoić, jeśli chodzi o stan techniczny silnika, kondycję. Audi będziemy naprawiać, będzie u nas w ofercie do sprzedaży. Mamy już zamówiony reflektor prawy, błotnik, zderzak i maskę. I tym oto sposobem przechodzimy do Dodge'a. Dodge Charger 2011 rok, jednostka napędowa V6, 3,6 litra pojemności, chyba najbardziej popularna. Dodge jest z 2011 roku, jest to pierwszy model po liftingu, gdzie zmodyfikowano tylne reflektory. Ogólnie cały ten panel świeci, może go zapalimy. Bardzo ładnie. Tak jak wspomniałem, Dodge 2011 roku. Zmodyfikowane tylne lampy. Zmodyfikowane drzwi, ponieważ mamy wlot, wytłoczenie. I maska też jest inna. Dodge został uszkodzony z przodu. Konkretnie sam zderzak i róg maski. Także szkoda. Dobrze, że to jest delikatnie porysowany. Szkoda jest naprawdę nieduża. Mamy dość fajne opony. Westlake. Amerykańskie. Na tyle także. Opony bardzo fajne. Co prawda wielosezonowe. Taki standard w Stanach. Z 2019 roku, także jeszcze to służą. Obejdziemy go jeszcze raz. Tu niestety jest typowo amerykańsko, czyli brudno. Dosz przyjechał właśnie w takim stanie. Tapicerkę trzeba na pewno wyprać. Magiczny pokrów jest na kierownicy. Pełno choinek. Ale Dodge też odpala. Bardzo fajnie zresztą. Bez jakichkolwiek niepokojących objawów. Kolor czarny, jak widzieliście, czarna podsufitka, czarne fotele, ogólnie czarno. Wszędzie czarno. Dodge też będzie u nas naprawiany. Ściągniemy ten paskudny pokrowiec, który jest. Dodge ma przejechane 116 tysięcy mil. Czyli jak na ten silnik, można powiedzieć, że nie może nic. Ale niedużo. Te silniki spokojnie wytrzymują serwisowane
200 i 250 tysięcy mil. Bez jakichkolwiek problemów. Zobaczymy pod maską, jak Dodge wygląda. Pod maską jak pod maską. 3.6 V6. W środku jak to w środku chargera, czyli brudno. Amerykańsko. Łyżki, plastiki. Tapicerka do wyprania. Więc jeśli macie jakieś pytania związane z importem bądź samochodami z USA, zapraszam Was do kontaktu. Na Facebooku wrzucamy ciekawostki, ogłoszenia, oferty. Trzymajcie się, hej!